Serdecznie witam w krakowskim teatrze Varieté. Otóż pragniemy ocalić od zapomnienia i w skrócie pokazać to, co działo się w sferze rozrywki w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Baba kupił jej tamto. Zrobił mi nikczemną awanturę do takiego stopnia, że rzucał we mnie starymi butami. To był okrzyk beztroski radości, która kojarzyła się z wolnością. Dziś Abram jest szlagierem warszawskim, fortencerem. Sam Staszek, kabaret stał się modą. Mało kto nie odwiedzał kabaretu. Co temu winien Tadziu, że jest taki śliczny? Co temu winien Tadziu, że ma taki wdzięk? W kabarecie można było spotkać głośne piękności i tych, którzy jednym telefonem załatwili całe życie. Wie, co robi nasz świat, by niezmiennie od lat nie pozwolić pić służbie szampana.